przestraszyłem się, lol. Dawaj go. Tomas sprzedają misy. Zdarzenie oddziału. Ujo, ile to ma defa? 21. Zaraz to ubieram. Nie wiem, co to jest ten dźwięk, jak mam być szczery. Poczekajcie, zaraz wracam. Ma sobie dziwne dźwięki. O. Już jak mnie zobaczył, to już miał. Lecisz zabawę. Ja dobrze, tu jest dużo amunicji. Co ja tutaj mam? Jaka można kupić? Ole, fajne, różowe. Ja też mam go teraz. 29 pancerzy tutaj jest. Oni chcą za 700. O, był dobry. Ja go wezmę chyba. Wiem, że prawdopodobnie nie powinienem. 29-16. Patrzcie, taka różnica, nie? Pancerz 21. Więc tutaj mamy 16 i tu też. Jakie porozmawiamy. Aha, jak z nim rozmawiam. Nie tak to miałem. Dobra, przepraszam, nie tak to miałem zrobić. Ona ewidentnie lubi dziewczyny. You know how long I wanted to have somebody I... Did you... It's just... Panie Felix. Masz ten, to tutaj masz 16. Tak. Pani Parvati. Helmik. A nie, to też damy. Ona miała chyba 16. A miała, tak? Tak. Trudno. 9 pancerz, 9, bla bla bla. Kurde, korci mnie, jak mam być szczery, ten pancerz, co ma też 29. 700, to nie jest jakoś bardzo dużo. Wezmę. A będę, wiecie, no... A, gadżet 2, zasób umiejętności 2 i funkcjonalność 2. Nie wiem, co to znaczy. Kupię, nie? A Parvati dam mój set. Chcę coś sprzedać? Wspólne modyfikacje śmieci. Możesz sprzedawać śmieci w automatach? Ale zajebiście. Broni. Sprzedaj. Żebym ja nie sprzedał tylko tych moich dobrych broni. Chyba mi nie daje. Pokazuje mi chyba tych broniek, nie? Mam nadzieję, bo inaczej będzie mi smutno. Punek. O. O, ale kozacko to wygląda. Ole ze mnie kozak teraz. Nie no, ubierz to. Parvati. Nie, znowu to zrobiłem. Wiecie czemu ja jestem przyzwyczajony właśnie do Fallouta, że jak komuś mam dać jakiś przedmiot, to mam to zrobić jakby z nim porozmawiając i dać mu to do ekwipunku, żeby on to ubrał, no więc... Mój fail troszeczkę. Wróć, teraz zróbmy znowu tak i zróbmy... Postać, punek, napraw, nie no, nie będę napisał, rozmontuj, tak. Teraz ja tutaj mogę zrobić na przykład... To naprawić. Chciałem zobaczyć, czy nie mogę jakiejś modyfikacji wsadzić, ale to chyba nie tutaj. Mam też pełno tych narkotyków prawdopodobnie, więc muszę się jakoś tym zająć. Może się okaże, że one będą drogie. Nie? Też mi się tak wydaje. Wyglądam
Zajebiście, a jeszcze ten set jest taki różowy, różowo-biały, a że ja gram kobitką, no niezbyt ładną, ale gram, bo według mnie to pasuje. Teraz jeszcze jakąś taką wykoksaną broń by trzeba było zdobyć gdzieś. I będzie całkiem w pytkę, wydaje mi się. A tutaj mamy stół do... warsztatowy. Majsterkowicz, napraw... A, mogę go naprawić albo zmodyfikować tutaj jakieś bronie, ale tak jak mówię, nie jestem pewien, czy warto tutaj coś takiego robić. Ewentualnie, jako że tutaj jestem, grajmy sobie te pićka całe. Po coś? Jestem już przy tym automacie. Moglibyśmy wejść w... sprzedaj, w broń. Tutaj raczej nie ma rzeczy, które ja mam ubrane, więc... I od razu mam więcej miejsca. Kasy nie za dużo zarobiłem, ale powiem wam szczerze, że to mnie tam dziuzia mnie po tyłku. O, tutaj już potrzebuję 54 na 90. Aha, potrzebujemy 90. Jak ja to mam otworzyć? Jak oni wyglądają? Masakra. Ale dobra, jestem zadowolony, naprawdę jestem zadowolony. I zablokowane był komputerek do tych drzwi. To jest F5. Ano gierę. Ja muszę się dość kawału przedostać stąd i to mnie też trochę martwi. Ole. Wódkę jakąś. Ale tego tutaj jest. Piszyca, o matko. Dobra. F5. I nie wiem, co mi to zrobi, więc... Coś my już walczyliśmy chyba przed tym zmodliwym. To ma miliard życia chyba. To też czymś pluje. Nie. Tu już czuć wyzwanie, nie? Tu już czuć wyzwanie, dwa hity i ja umieram. Aha, Felix już zdechł, Parvati też. No i zostało wszystko na mojej głowie. Nie, to chyba zbyt wczesny poziom, że ja tutaj wszedłem, wiecie? Ja chyba nie powinienem tutaj jeszcze wbijać, tak mi się wydaje. Patrzcie to, nie? Ja zdechnę zaraz. Ja nawet się nie mogę uleczyć. O, zaraz już nagle mogę. No i... To nie są minibossy, to są po prostu... Chyba nie powinienem tutaj przylecieć jeszcze. Dobra, wróćmy się na statek chyba. Zobaczmy, czy ja by na pewno na statku nie powinienem iść w jakąś inną misję. Łatwiejszą. Teraz kupiłem sobie lepszy ekwipunek, więc może po prostu będę w stanie... Na innych tam... Nie wyspach, tylko na innych planetach po prostu więcej zrobić, nie? Wiesz co? Są. Ja chyba poszedłem tak jakby w główny quest. Zaraz zobaczę. No bo tutaj jest ewidentnie zbyt duży poziom. No bez przesady, że ja mam tutaj, wiesz, wydawać całą amunicję, żeby zabić potwora. To nie będzie miało w ogóle najmniejszego sensu. Znaczy tak mi się przynajmniej wydaje. To jest moja opinia. Zaraz zobaczymy. Wejdźmy w Jod. No i tutaj mamy radio wolnych, coś tam, no ale tutaj nie jest napisane, jakie to jest trudne, nie? I podróż gdziekolwiek. Kłopot, Gladys Klucz nawigacyjny do Gwiezdnej Zatoki i to... Albo mamy od niej to kupić za 10 tysięcy pieniążków, no. Mamy wezwanie pomocy i dobra, to zróbmy na przykład to. Wejdźmy na statek, bo i tak musimy na niego wejść. Powiedzmy, że... To się nie wiem, podexpiłem tutaj czy coś. Jakby nie patrzeć, dostawałem 3 czy 4 tysiące expa za moba. Niby fajnie, ale... To mi się nawet podoba. To jest ładnie zrobione, naprawdę. Naprawdę ładnie. UN. To jest takie trochę... By coś tu gdzieś miało być. Dobra, nie wiem. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no!
Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Rosario, no to also, może spróbujmy tam. Corporate protocol requires that all... See you soon, Captain. Mamy na Terre 2. Platorium. Czemu na... Aha, na Terre mam teraz, tak? Aha, bo to jest jakieś inne lądowisko. No dobra, no lećmy. Może będzie po prostu troszeczkę łatwiej. We're now in orbit above Roseway, Captain. Tu też będzie tak trudno? Znaczy tutaj nic nie jest napisane, więc może nie będzie tak źle. Dobra, weźmy tego Felixa ze sobą i tą Parvati. Felix ma dobrą broń. Parvati po prostu mi się podoba jako NPC, więc może być. Jest miła, fajna i w ogóle. Okej. No guards, huh? I like this. To jest jakaś inna część? Rzeczywiście, patrzcie. To jest całkiem inna część tej samej planety, więc spoko. Jo, ile automatów. Dajcie mi wszystkie wasze fajne rzeczy. Ale tutaj jest akurat, za przeproszeniem, gówno. Patrzcie, tutaj już na przykład kosztuje 900 pancerz, który według mnie jest gorszy. Szerzony asortyment. No tak, bo narzędzia używane do pomocy do komputerów. Ale niektóre rzeczy... To jest po prostu chyba levelowo, wiecie? Ja tam sobie teraz kupiłem... Ło! Wow. Mowa wirująca. 242 damage. 4215. Dobra, nic no. Myślę, że jakieś rzeczy będziemy tutaj mogli sami zdobyć i bez sensu jest wszystko kupować w tych automatach, ale EQ musiałem. EQ jest kozacki. Że nie widzę swojej postaci. Może da się tutaj jakoś zrobić, żeby było widać postać, nie wiem. Później ewentualnie w przypisanych klawiszach, bo możliwe, że da się tutaj zobaczyć postać za pleców. Fajnie by było. To pewnie będą to takie małe porki. No to wygląda jak steampunk, a to jest jakiś tam... Wystraszyłem. 54 na 35, więc możemy otworzyć. A tam potrzebowaliśmy do otwarcia drzwi aż 90, więc ja myślę, że tam po prostu trzeba by było wyjść na dużo większym poziomie. Zobacz to, nie? Ja tutaj jestem w stanie dużo szybciej pozabijać te potwory, nie? Jest różnica, prawda? No. Ja chyba więcej nic nie muszę gadać, po prostu niepotrzebnie tam szybko, znaczy tam się tak szybko popchałem. Ale level zrobiłem na tych pierwszych potworkach, mam tylko nadzieję, że one się teraz tam nie zrespią. One były właściwie, nie były jakieś super trudne do zabicia. Tato, piszę to z nadzieją, że udało ci się tu wrócić, przykro mi, że mnie nie zostałeś. A dzięki ślicznie, mistrzu. Nie wiem dokąd, mam tylko nadzieję, że będą tam mieli tak dobre laboratoria jak Rosarium. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty, to była w końcu prawdziwa nauka. Jeszcze raz dzięki ślicznie, witam cię na streamie. Nie wiem dlaczego nas przenoszą, ani kiedy znów się zobaczymy. Chcę cię jeszcze prosić, tato, żebyś spalił ten dziennik. Nie wolno mi nawet wspomnieć nazwy Rosarium. Oficjalne stanowisko korporacji jest takie, że to miasto nigdy nie istniało. Nie chcę mieć przez to kłopotów. No, jednak tata tego nie usunął. Nie spalił, nic z tym nie zrobił, ja się o wszystkim dowiedziałem i... I dupa no, dupa dupa, kamieni kupa. Ale tu są niby taki otwarty świat, ale zamknięty, nie? Niby możecie sobie chodzić, zwiedzać te budynki, ale tak naprawdę lokacje są zamknięte. Przeszkadza mi to, ale... Szkoda, że nie mogę go naprawić. No go chętnie naprawił. Jakby się dało. Co to było? Co to? Nóżki mu się chyba zepsuły. Czy on utknął, czy coś?
dowódczyni spółki, no jak tu już dowódczyni umarła, no to za dobrze to nie wygląda. Ja mam, że trochę mało tych potworów, tam są jakieś, dawaj go od razu. Dobra, taki hektar do niego walę i go bije po 50, gdzie tamte motki biłem po ile? Po 3. To są te same potwory, jakby nie patrzę, ale aha, tutaj umierają jak umierali. Jeszcze krzyczą tak strasznie. On sobie umarł. Chyba nie wszyscy jeszcze. Może wszyscy? Czegoś pilnowali, czy jak? Tak. Cała tutaj są, tak jakby ktoś próbował przed nimi uciec. Nie wiem się. Tam było, że coś tam chyba odporny na kwas, czy coś takiego, armor. Zresztą mogę go przecież zobaczyć. Tunek tutaj, armor. Co to było? Odporny na zachlapania, strój laboratoryjny. Dodaje technologię plus 5. Sami te pancerze warto nosić. Albo ukrywanie się na przykład to daje minus 5. No jasne, jak ja mam takie zajebiste kolory, no to ja się nie dziwię, że mi to ukrywanie zmniejsza. No i nie wszystkie drzwi idzie niestety otworzyć. Bo one nie mają zasilania i po prostu się nie da. O, ale tu było mordobicie, ale fajnie. Jak oni mieli z takimi ziomkami problem, no to współczuję. My to na spokojnie sobie wyczyścimy. Tutaj tą lokację coś czuję z palusieńką. Tu jest też robot, ale on nic nie robi. Widzicie, że to jest trochę chore, że bardziej jest mi szkoda robocików, bo mu się nóżka zepsuła, niż ludzi, którzy poumierali. Trochę mam właśnie podejście czasami do człowieka. Tu z Androidu. O, bo tu jakieś miasto mają jeszcze, no tak. Ja oczywiście idę im ukraść wszystko, co mają. Dzień dobry. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Distress call? From here? Shit. They told me that weren't allowed. Got me. I just do what I'm told, and I was told not to do such. Scientists. Name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. What do you think? I'm the landing pad guard. I was standing out on the fucking tarmac. Hell of a job until all this. Bardzo niesympatyczny. Forget it. Dobra. Wish they tasted like sissy pig. Them's good. Some say chicken. I say the north end of a southbound woolly cow. Krowy wełnistej. Oh, before I forget. Anti-Cleos makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better. Dobra, spoko. Chcesz ze mną rozmawiać? Się. Rekrut. A my tutaj mamy, gdzie możemy iść. Idziemy, za to tutaj mamy właściwie pełno tych punkcików, więc zacznijmy od tego, bo jest najbliżej. Płyn, że jest. Uważ, to tam, okej. Okay. Outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? Aren't you with the brutes that attacked our lab? Aren't you here to pillage our supplies and leave our corpses to the Raptodon? Oh, well, good luck. Uh-huh. I got the carbon in here. It's just a matter of... Ah, Orson, you idiot. Just put it... Ah. Mm. What does it look like? I'm preparing a personal defense device. Why, yes, I suppose I could. Thanks. Certainly not. But Porter and his goons are busy with the outlaws, and Anton's busy holding his head in his hands. Seems as good a time as any to get a bit of work done.
No. Well, yes. Well, no. Perhaps. I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them. Say, you wouldn't happen to have a tube of blast? Well... Dobra, no. Będę mu tutaj nic podkradał. Oczywiście dostaliśmy się na nową wyspę i od razu dużo misji, no. O, nie przeszkadza mi to ogólnie. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Yes, yes. Anton Crane, lead scientist. I must apologize if my call diverted you. I may have Standard operating procedure for suits, boss. They're all a bunch of cowards. I'm not sure it's right to fault a man for trying to survive. An attack. One that I'd wager was due to the nature of my research here. My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, having your head used as target practice can addle. I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office. No co, zastraszamy go, nie? Captain's got your best interests at heart, mister. Honest. I suppose it can't hurt if I don't get that research back. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Huh? One cannot exaggerate the benefits of good dental. While doing research on enzymes specific to the Raptodon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Not just any diet toothpaste, the ultimate Pasta nad pastę, no tak. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research. If those cretins get their hands on my research... Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... Dobra, dobra. My protege. I sent him to retrieve... Nie zapomniałem, no jasne. That would surely lighten the weight on my conscience, as I am held to account for the well-being of every scientist here. Too many have been lost. Too many black marks against my name, as it were. Of course they do. Please don't mistake my ambition for... If my colleagues refuse to take their lives seriously, why should I? All they do is complain. They refuse to see the opportunity afforded us here. No dostaliście, tak, tak. I understand I can come off as manipulative and ego-driven. It's something... Dobra, no. Mamy zaliczone, ale mieliśmy właśnie jeszcze jedną osobę. I ona jest tutaj, i pewnie oni też nam dają. Kura! Normalna, prawdziwa kura, nie kosmiczna, tylko kura, nice. Panuje, You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dobra, okej. Okay. Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. Sure, loyal company fella. That's me. Auntie knows best. Look, I don't want to go back out there, but there's a thing I gotta do. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Jasne. I've been extracting organic compounds from Raptodons. Compounds that have, benefits. Extracting how? No, wait, maybe I don't want to know.
in certain social situations. Personal situations. Serio? Where you might want to enhance your charisma. Sure. Of course. Our lab south of here, down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself, dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the result. Great. Ja zawsze wszystkim ratuję życie. Drink it, or is it like perfume? I'm not interested, just curious. That's supposed to be. Dobra, no. Tam w regionie. To be the living quarters. Wejdźmy po prostu stąd. Nie ma co już tutaj biegać. Misję już dostaliśmy. O, i tu są te cholery. Czy ja dostałem jakiś właśnie pełen czy co? O ja, no to patrz. Feliksie. Dajesz prezent. Parvati, zobacz. Dostajesz prezent. Nosić lepsze ubranka. Teraz przynajmniej wyglądacie jak moja ekipa. Mięska od nich. Tutaj brakuje granatów. Normalnie kuźwa nie mamy granatów. Trzebamy tutaj chyba jakoś super łatwo, ale jest łatwiej niż było. On bije mu tej łapki dość sporo. Wow, 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 kolego. A, to pół godzinki ci zostało. Moja panna jeszcze godzinę i też wraca do domku. Znaczy ona tam jeszcze jedzie z moją mamą na zakupy, a potem wracają do domu. Ja to jestem aspołeczny ostatni. Prawda, tutaj mamy 272 metry, więc popchnijmy się pomału w tą stronę. Weźmy przed chwilą tak kursor na czerwono. Gdyby coś gdzieś miało być. Here they come! No nie, bo to takie bardziej, wiesz, zakupy typu chlebek, meczka i takie tam, nie? Ty, ale on nieźle z tego wali. Raczej, no nie wiem, nie wiem czy one widzą jeszcze coś takiego normalnego, chcę kupić tylko jakieś ubranie czy coś, to nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobacz, udało mi się ich ubrać w te same pancerze, znaczy nie, to nie są te same pancerze, ale podobne. Też mają 26 defa, więc dałem im trochę lepsze. Będę musiał im punkty wsadzić prawdopodobnie w kolejne, przynajmniej tutaj te, w życie chyba. Może? Jakby nie patrzeć, oni nie są... Nie! Nie mają zbyt dużo życia i strasznie szybko padają. Bardzo szybko padają. Jak tutaj mamy jakieś skrzynki. Wow! Cało coś 700... 700 dymyża zdałem? Nie mam strzelby jeszcze czy coś, nie? Pokaż strzelbę. Wow. Myślałem, że więcej walnę. Ej, nogę mu urwało mu coś chyba, nie? Niby dobre, ale takie... Średnie bym powiedział. Weźmy te skrzynki najpierw tu u góry, czy coś było ciekawego? Poszu mieli trochę amunicji. Tam są jakieś budynki do przeczepania później i ten, cholerę tego wszystkiego. I tutaj jakaś fajna maszyna jest i tam trzeba potem iść.
Do tego. Porzucony dysk. Do wszystkich zainteresowanych. Przez całe życie wiernie